Telewizja Polonia relacjonuje kongres 60 milionów. To trzecia edycja, ale pierwsza w Polsce. Wśród prelegentów osoby, które mieszkają na różnych kontynentach, ale mają polskie korzenie, ale także Polacy, którzy chcą pokazać swoje niesamowite pasje, a wśród panelistów, między innymi rodzina Jarosławskich. Nasza rodzina to rodzina miłośników, kolekcjonerów, pasjonatów białej broni, dawnej broni polskiej, która jest niezwykła, bo za nią stoją wielkie tradycje. Dziś, szczególnie w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, warto przypomnieć, jak wiele wartości stoi za polską szablą. W panelu Zrodzeni do szabli mówimy właśnie o tradycjach, wartościach, które za polską szablą stoją, takich jak honor, ojczyzna i polska szabla jest podziwiana na świecie, szczególnie w Japonii. Co pociąga w białej broni młode pokolenie Polaków? Biała broń jest zdecydowanie czymś, co jest tradycją, jest piękną tradycją, która powinna być kultywowana. Jest to kawał polskiej historii, jest to również pewnego rodzaju dziedzictwo kulturowe. Na kongresie 60 milionów pokazują Państwo tylko część, niewielką swojej kolekcji. Którą z tych szabli nam Pan pokaże? Chciałbym zaprezentować polską szablę oficerską wzór 1921/22. Została ona wyprodukowana w fabrykach Borowskiego w Warszawie w roku 1938. Na głowni, na płazie zewnętrznym widzimy tutaj napis Honor i Ojczyzna oraz godło polskie orła w koronie. Te pasje do białej broni zaszczepił tata w młodym pokoleniu rodziny Jarosławskich. Jest to piękny oręż, piękna rzecz, piękny przedmiot. To niech nam pan zaprezentuje swoją ulubioną szablę. Z całą pewnością to jest szabla legenda. To jest ta szabla. Szabla, ostatnia polska szabla bojowa, szabla kawaleryjska, wzór 1934, potocznie nazywana Ludwikówką. Do 1939 roku wyprodukowano około 40 tysięcy sztuk. Szabla jest legendą dlatego, że przetrwało bardzo niewiele. Kongres 60 milionów ma pokazywać, jak bogatą mamy historię, jak wielki potencjał drzemie w Polsce i w Polakach.